Witam wszystkich. Jak tam dźwięk? Dźwięk? Działa dźwięk czy nie działa dźwięk? Ciekawe, ciekawe. O, widzę, że coś jest słabo chyba z przepływem, albo mi się wydaje. Zaczynajmy, zaczynajmy. Że użyłem wszystko. O, może w ten sposób będzie dobrze. Nudy widzowie dzisiaj, te nudy trochę powiem. Przydałoby się jakieś, nie wiem, rozmaicenie. Może coś ciekawego się wydarzy w sercu, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że to ciekawe rzeczy, to nie będzie wtedy zachowanie serwerów. Tak, jak to by było przykre, jakby serwery wywaliło dzisiaj. Zadanie na to, żeby pomóc w naprawie. Ciekawe, pomóc się naprawie, czy nie? Będzie źle. Czy pomogę? Się naprawię. Trzeba tutaj gdzieś w lewo zjechać, żeby na mapę jechać, ale zaraz myślę, że tam się roi przeciwniku, więc no bym pojechał do tym budynkiem i ewentualnie zobaczył to na pustę pole, czy coś jest. No ale nie widać. A jednak był. Fantastycznie. Okej. Zobaczmy peloton, co będzie się działo. Okej. Tak, chyba zapomniałem parę rzeczy włączyć. Czemu na OBS-ie ty nie jest włączone? Nie mam pojęcia. Jeszcze raz zobaczę na streamie, jak to wygląda. Nie, no dobra, jest to co chciałem. Okej. I tutaj chyba parę rzeczy też nie włączyłem. Teraz zobaczę. Tu mogę zmienić. Może tu mogę zmienić. Okej. Mogę. Tu chyba.
Nie wiem, musiał zobaczyć, ale... Dobra, zróbmy tak. Chyba teraz powinno działać. Chyba tu się coś dzieje, chyba nie. Okej. Dobra, tu mi już nie będzie potrzebny. O, witaj Dante. Jak tam, jak tam? Dźwięk jest wszystko w porządku, nie jestem za cicho ani nic. Dobra, miłych zakupów. Gra jest głośna. No właśnie, nie wiem, w ogóle się coś próbowałem ustawiać, ciszyć tę gierkę. Ale nie wiem, nie idzie mi to jakoś zbytnio dobrze. Problem jest z tym, że ja muszę mieć grę głośno, żeby słyszeć, ale w sumie... Może ściszę trochę w grze. Może mi to zbytnio nie będzie przeszkadzać, bo ja lubię mieć głośno, żeby słyszeć, co się wokół mnie dzieje. Zróbmy tak, zróbmy tak. Silnik innych graczy musi być. Strzał dam może na 70%. Co tu jeszcze mogę ściszyć? Efekty dźwiękowe, radiostacje, mowa animacji, systemów ostrzegania, szumów. Dobra, chyba teraz powinno być lepiej. Pytanie, czy swój silnik chyba nie mogę bardziej ściszyć. To jest chyba max, jaki mogę mieć. Duże kombinowanie. Zobaczę, może będzie dźwięk własnego silnika. No już mam własny silnik na maksa ściszony, to bardziej niż ciszę. Okej, no ciężko będzie. Ogólną dać niżej, okej. Dźwięk. Niech będzie na 15. Okej. Może teraz będzie lepiej. Nie strzelają, no ledwo się pojawiłem. No cóż. No i super. No patrz, ogólnie tak wygląda moje drzewko badań. Sobie badam wszystkie maszyny na 100% i dopiero lecę do następnej. Taki o sposób na gierkę. Co prawda jest to dosyć męczące, ale no. Każdy ma swój sposób na grę. No tak, tylko ja mam na przykład pojazdy na 100%, wszystkie moduły wybadane i lecę dopiero na następnej maszyny. Najcięższe miałem maszynę taką, co ten miał rakiety, ale te rakiety były takie, że to są jedne z najwolniejszych rakiet w grze i w ogóle nie idzie wycelować tym. Chłop zdąży 10 razy się przemieścić i... No. Cześć, cześć.
O, witam kolejnego widza. Co tam, co tam? Może tym. Dobra, a jak to wygląda? A, dobra, spoko jest. O, już na respie kampią. Gepardzik sobie wybił. Boże, tam już są. Ja stąd jadę. Jak oni tam stoją. Ja podziękuję. O, coś tu jedzie, naszego. Nasz swój. Ja jeżdżę. Ja, ale ten kwadracik mi się zwiesił w prawym górnym rogu i mnie zmarzuje. Jak sobie stoi kontrola. Mogę dmuchnąć. Się dzieje z nami. Nawet usłuchać. Faktycznie. Pelota. Dobra, do następnego. Dziwne, o, tam coś leci. A to chyba ten UAV. No co jest, już? Dobra, koniec będzie. No niestety, polska scena War Thunder jest biedna, no, o tej godzinie. Jak dzionek, no bo, no dobrze, wstałem sobie o 7, zawiozłem dziewczyny na uczelnię, potem ją odebrałem, zawiozłem na pociąg. I poustawiałem parę rzeczy na tym, w OBS-ie, na Twitchu i odpaliłem streamka, no. Potem idę do znajomego w FIFKę pograć. No jest już bardziej scena World of Tanks, jeżeli chodzi o ten takie klimaty, jest aktywna, myślę, niż War Thunder. No ale cóż, każda potwora ma swojego amatora, jak to mówią. Mam nadzieję, że się nimak polosuje, bo stary, no, jak zwykle. A nie idzie mi dzisiaj. Jak to mówię, jaka pierwsza bitwa, taka cała reszta. A pierwsza, no nie wyszła zbyt dobrze.
No, szczerze mówiąc, mogłem wcześniej odpaść, ale no, pomyślałem, że jednak ogarnę sobie parę rzeczy. Dobra, tego boostera jeszcze nie zużywam, bo jak patrzę na te bitwy, co się właśnie odbywają, to aż mi się odechciewa grać. No nie, no pogram. Ogólnie, Steven, jak chcesz więcej contentu z War Thundera, to na YouTubku mam też takie dwa skróty z poprzednich live'ów. Zapraszam serdecznie. Na tych skrótach się znajdują główne momenty, tam jak kogoś zestrzeliłem, albo nie wiem, no takie rzeczy. A jak masz czas, to możesz obejrzeć cały. Udostępniłem, można by tak powiedzieć, obie formy. No i super. Z tego live'a też pewnie będzie i zapis. Jak będę miał chwilę wolną, to zmontuję to jakieś takie krótkie urywki. Jak nie wiem, strzelam się z kimś czy coś. Czaisz, o co chodzi, nie? No bo kto by chciał oglądać, jak chłop tylko jedzie w bitwie przez całą mapę i się wywala na końcu, nie? No to trochę takie. No, szczerze mówiąc, sam nie chciał tego oglądać. No ale no mówię, jak ktoś chcę obejrzeć sobie całe, jest ciekawe, co się tam między innymi wydarzyło, no to może sobie obejrzeć całe, jeżeli chce sobie obejrzeć te właśnie najciekawsze momenty, no to jest i taka forma. Jeżeli te bitwy kompletnie dzisiaj nie będą szły, to nie wiem, albo pójdę na Hearts of Iron, albo sobie w Heroesy 5 będę grał, bo nie ma chyba co marnować dnia na takie bitwy. To się zobaczy. Właśnie to co, albo to by to takie w ogóle obojętne jest ani się tu dobrze ustawić, ani tu kogoś zestrzelić. Tu o, siedzą. Jest ta strzała. Ja pewnie też zaraz dostanę strzałę, jak tak wyjechałem. O, czekaj. Pojechał sobie. Tam coś tu było. Tutaj też tego. O, tu jest. No dobra. No ja robię to było jakoś. Cześć. W 5 godzinach, chłopie. No tak, nie no. Ja akurat mam wolno i tak dalej, to korzystam, nie? Najlepsze jest to, że ja sobie gram bez żadnych tych, żadnych premek, żadnych kont premium. Po prostu się można. Jakby niektórzy mogli powiedzieć, że się męczę w tej grze, no bo jak można grać bez żadnych premek ani nic? No tylko się cieszyć, może jak ci wezmę kilka takich bitew, że się nie chcę cieszyć. Ciekawe, czy jest zadowolony tym X-Antekiem. Albo są takie też mecze, gdzie biorą sobie, nie wiem, po jednym pojeździe się ludzie wywalają, wychodzą z gry i patrzysz po 5 minutach, pół twojego teamu nie ma.
cóż, ja też sobie gram tako i no nie. No wiesz, to może by też przez niektórzy by mogli powiedzieć też, że to syndrom sztokholmski, jeżeli wiesz o co chodzi. Takie niby nie chcesz to grać i tak dalej, ale i tak cię to ciągnie. Chociaż na graczach League of Legends jest bardziej to widać, no i tak najeżdżają na tę grę, że o Boże, jak można w to grać, ile można w to grać, kolejny 10 mecz pod rząd przegrany, a oni nawet to grają. No ale cóż, no jednak ciągnie do tego grania, nie? Człowiek się zdenerwuje, włączy grę, ale jednak po, nie wiem, po chwili ją odpali, bo stwierdzi, że nie chce, musi w coś innego grać. No, zginął już tam. Co jest? Dobra, strzelili go. Dobra, jeden na kapa. Jezu, przypomnieli mi na czacie o tym widarze. Nie wiem, czy to wczoraj, czy to przedwczoraj grałem sobie. Biorę sobie właśnie tym pociskiem widara. I chłop zjadł pestkę w wieży normalnie, nic mu się nie stało. Zero uszkodzeń, po prostu pancerz nie przebity, ja mówię, o Boże. Czy coś stoi? Nie. Dobra, trzeba się odwrócić. Albo jak pocisk jakiś się odbije po prostu tak fatalnie. Nie wiem, niby kadłuba ci nie przebija, ale odbije się od tego kadłuba i staniesz w wieży. Na przykład po zamku, czy w ogóle. Out. No leci, leci. Dobra, surchodzenie. Nie no. Dusimy przeciwnika. Ale widzę, że on nas dusi, poda. Helpy słyszę. Bardzo nasze. Dobra, trzeba by podjechać na A, pomóc trochę naszym. Ale no, grałem i w War Thundera, grałem i w WOTA i widać co lepsze chyba według mnie po treści tego streama. Że jednak on jest z War Thundera, a nie z WOTA. Jakoś mnie ten arcade'owy styl nie przekonywał. Już nie mówiąc o tym, że czołgi określone długopisem na kartce, czy nawet na chusteczce się tutaj znajdowały. Ale to takie mniejsza, ważne żeby się fan zgadzał, nie? No ale no. Niektórzy może wolą taki arcade'owy styl z HP i tak dalej. Też mi się zdaje, że WOT jest bardziej pay to win, ale to moja subiektywna opinia. Ratowałem kogoś? Może. Tak, uratowałem jakby. Czasami człowiek po prostu... O, leci! No, nie podniosę chyba tak wysoko. Przy tej ilości załogi. Dobra. Idę po powerbanka do telefonu, zaraz wracam. Dobra, jestem jednak, mam kabel. O Jezu.
Miejsce 10 wdrożenie, spoko, spoko. Cyk. I telefon podłączony. Dobra, lecimy dalej. Okej, okay, naprawa. Dobra. A, nie zdążyłem odpalić boostera. Dobra. Ja wiem, pokazałem jakąś samą przepływałeś. Coś się dzieje. Dobra, Astabek. O, jaka długa wiadomość. 10 godzin? Co jest? Ile można w to grać? No tak, no. Też tak uważam, powiem ci. Mi się wydaje, że po prostu Artentry jest bardziej zbalansowaną grą. No, zwłaszcza, że tutaj nie ma takiej amunicji o nazwie Gold. Gdzie sama nazwa ci mówi o tym, do czego ta amunicja służy. No tak, no tutaj trzeba się uczyć tych wszystkich weak spotów w czołgach, gdzie dobrze trafić, gdzie jest umiejscowiony działonowy. Na przykład w ruskich czołgach jest bardzo łatwo, bo wszystkie ruskie czołgi praktycznie chyba mają po jednej stronie działonowego. Jak się nauczysz, no to jesteś w stanie nawet najtwardszy czołg przebić, a w locie, jak się ktoś ustawi, to jest nie do przebicia. I tutaj też musisz się nauczyć, jak się wykontować dobrze i tak dalej. No dokładnie jest tak, jak ty piszesz, że pójdzie Anistal i wrócą, albo i nie wrócą do tej gry. Ja mam trochę i z tego, bo ja się uczę na swoich błędach, ale jak mnie złapie zdenerwowanie, to też potrafię wyłączyć grę. Ale ostatecznie tak po jakiś, nie wiem, albo następnego dnia, albo nawet tego samego, bo przeglądam sobie, nie wiem, YouTube'a, obejrzę na przykład takiego YouTubera zagranicznego Dolar, nie wiem, czy kojarzysz. I no wiesz, i nagle jest ta energia, że widzę, jak ktoś gra i no chcę też zagrać, nie? Że jest tak, że no skoro on tak umie grać, to dlaczego ja nie mogę, nie? No cóż, a ja nie gram dobrze, uważam. Ja jestem taki średniaczek, może nawet trochę niżej. Ja po prostu gram dla samego tego, żeby grać. Na przykład jak się taką pelotką zestrzeli trzy helki w jednym meczu, to jest taka fest satysfakcja, nie? Jeszcze mi tylko gąsienice, ale chłop ma. Przegrałem go, lekko mówiąc. Ale powiem ci, jak na początku sobie grałem, nie? To mnie po prostu denerwowały wszystkie samoloty. Jezus, jak można grać i tylko bomby. Jak kogoś nie mogą przestrzelić, to się respi później w takim ten bombowcu i cię tylko bombi. Tylko się atakuje. A teraz. Jak się, to wiesz, musiałem się nauczyć grać pelotami i rozwijałem te peloty i szedłem w te peloty i no opłaciło się, nie? Próg wejścia
Jak ktoś się teraz czyta, co tam napisałeś? No tak, tak. Dokładnie tak jak piszesz. No ale mówię, ja oglądałem te filmiki bardziej dla swojej motywacji, żeby sobie mieć motywację do tego, żeby grać. Jak na przykład miałem taki kryzysy, że kompletnie nie miałem ochoty na to, żeby zagrać te grami, w ogóle się denerwowałem na to, nie miałem żadnej ochoty. No wiem, granie na słuch jest dobre. No ale niestety do tego, żeby mnie było słuchać bardziej niż grę na live, to musiałem trochę gierkę ściszyć. Więc mówię, dla mnie oglądanie raczej tych filmików od Dolara i tak dalej, to wspomagało raczej tą mobilizację. On też tak pokazywał część właśnie tą lepszą, jak mu dobrze szło, a później też robił taki ten, z tego jak mu właśnie szło gorzej, że no, pokazywał, że nie idzie też. Że wchodzi do bitwy i się wywala na początku, jego dostrzeliwują na początku, nic nie zrobi i tak dalej. To wiesz, to nie masz takiego mindsetu ułożonego już. No Boże, on gra tylko dobrze takimi maszynami i tak dalej. Tak, ktoś może strzelił. Fajnie też. Miałem tak. O, masakracja nastąpiła też. No, no. Dobra, trzeba wyczaić tego BMP-ka. Ale Boże, ty masz gdzieś ponad 10k w tej grze. Czy ci się chciało tyle grać? W sumie zaraz sprawdzę, ile ja mam. O, wróciłeś. Okej. A to gdzie pracujesz? A ty w pracy oglądasz live'a, czy... Bo jak w pracy za live'ika oglądasz, no to ciekawa praca, ci powiem. Chciałbym, podziwiam.
dobra. A zdalnie. To elegancko, elegancko. Nie wiem dlaczego, ale ktoś pisze na czacie, że nie wiem, jest w pracy, ogląda sobie streamka, to mam wyobrażenie magazyniera, który jest sobie na terminalu do skanowania tych wszystkich etykiet ogląda Lejwika. Chyba za dużo kontentu na grupach magazynowych. Boję, że coś... A już. Jak tam załoga się trzyma? I co, streamek w tle leci, nie? Pewnie. No cóż, trzeba sobie jakoś radzić w pracy. Ale... ala liderem na magazynie, że w sensie, nie wiem, brygadzista jakiś? Coś ala tego? Czy w ogóle nie strzeliłem w stanowisko? Bo tam wiem, że na takich magazynach, na jakichś produkcjach to jest taki podział, że jest, że jest chyba brygadzista, kierownik działu, to jest jakiś szczebel... Dziwne są te szczebelki. Ja obecnie jestem w trakcie poszukiwania pracy. A, liderzy i pracownicy. Okej, myślałem, że coś bardziej takiego jak brygadzista. If you know, you know. Jakim cudem jego nie są... Teraz wygrać. Nie wiem czemu na niego poszedłem. I co, jako lider miałeś, nie wiem, jakąś garstkę pracowników pod sobą, czy po prostu był lider i byli zwykli pracownicy? To były jakieś takie drabinki? Że ktoś pod kogo podlega, czy po prostu byłeś liderem i podlegałeś taki zwykły pracownik? Nikt pod tobą nie był. A, okej, czaję.
No to brygadzista taki, można by powiedzieć. Jak robiłem na produkcji, to właśnie brygadzistka się zajmowała takimi rzeczami, ogarniała zmiany i tak dalej na swoim tym, na swoim takim mini dziale. Nie był taki duży dział, bo taki duży dział to był taki jeden ogólny kierownik, który miał jeszcze pod sobą dwóch kierowników. I każdy kierownik miał pod sobą chyba dwójkę brygadzistów. Jakoś tak to było. Tam właśnie brygadziska ten zmianę ogarniała i tak dalej. Wpisywała jakieś w komputerek rzeczy. Zarządzała, czy sprawdzała, kto jest na zmianie, kogo nie ma na zmianie. Tego typu sprawy. Czy ktoś się odbił na zmianę, czy się nie odbił na zmianę. No, tego typu sprawy. Tak, tak, na tym polega ta praca, nie? Że jak coś jest nie tak, no to masz wyłapywać, rozwiązywać i ten, modernizować coś takiego. Pamiętam to bardzo. W sumie powinniśmy to wygrać, dobra sprawa, mimo wszystko. Wschodnie pracownicy. No tak, no. No ale teraz na większości takich produkcjach i tak dalej, tych mało wymagających prac, to jest tak, że tak powiem, siła robocza ze wschodu przejmuje. Bo jest taniej zatrudnić takiego, bo ma mniejsze wymagania,
chcę po prostu jakkolwiek do pracy i nie będzie ci mącił koło nosa, że to ci to nie pasuje, tamto nie pasuje. Przynajmniej takie moje zdanie. Że się też trochę z doświadczenia. O, ta sama mapa z drugiej strony. No i też się odszedłem z mojej pracy, no bo to zdrowie psychiczne też się jednak liczy, tak? I też się zaczęło według mnie robić nieciekawie, albo po prostu dostrzegłem tak później, że się zaczęło robić nieciekawie. Tak. Chociaż wiesz, ja też nie mam praktycznie żadnego doświadczenia. Jedyne co mam to zaczęte studia i skończone technikum. Teraz wejdź znajdź coś, żeby, nie wiem, cokolwiek było. Podjechać, może się uda. A jeżeli naprawdę nikt tam nie pilnował. Ej, powiedz, zacina się coś w stream, czy jest spoko? Mi pokazuje, że jest słaba przepustowość na internecie. Nie wiem, czy stream się zacina przez to, czy jest git? Okej. Spoko. Sprawdzisz mapę? Niekomunistycznie. Nieźle. No to cóż, może w drugą stronę.
to mówią komuniści. Jeżeli komunizm nie działa, znaczy, że to nie jest prawdziwy komunizm. Tak słyszałem. Ale według mnie wszystko, wszędzie musi być balans, nie można być skrajnym człowiekiem. No, już widzę, że robi się ciekawe w gierce. Nas mało ludzi w tym miejscu zostało, a przeciwność praktycznie cały. O, tu jeszcze siedzi typ. Tym BMP-kiem chyba. No, oczywiście. Zdążę? Trójka tu jeszcze gdzieś tam się uchował. Wspaniale. Hangar. Dobra, idę po wodę. A w ogóle ktoś jeszcze streamuje War Thundera na polskiej scenie aktualnie? Zaraz zobaczę. Nie, tylko ja. Świetnie. Ale też z tego co widzę, to nie ma zbytnie dużej popularności na tego War Thundera na polskiej scenie. To wiesz, nie ma popytu, nie ma podaży. Chciał oglądać tego bartendera, to by też chodził i ten. I jakiekolwiek mniejsze osobowości by miały więcej wiosów i też by więcej się też streamerów jakby podjęło tego, żeby streamować bartendera, ale z tego co widzę, to nie wiem, może brania nie ma ten bartender. Że nie wiadomo jak by do tego podejść, bo to wiesz, jednak jest gra w czołgi, nie ma żadnej interakcji z widzami. Się niby można by jakoś to wdrożyć, ale też musisz znaleźć taką osobę, która by z tobą pograła. Nie wiem.
Okej. Więc no, mówiłem tylko w tym czasie, że najwyraźniej polska scena bartendera jakoś chyba nie ma popytu na to. Bo jakby był popyt, to byłaby i podaż. Zresztą sam widzisz, jestem, sprawdziłem przed chwilą, że jako jedyny aktualny streamuje tego bartendera, jakoś dużo widzów nie przybyło. Nie? Więc też jakby to bardziej hobby jest dla mnie niż faktyczna zajawka, żeby to robić. O, dzięki, dzięki. Za polonka. Co na przełaj pojechał. Dobra, to chyba będzie masakracja przeciwnika. O, jeżdż coś. To chyba wyjedzie. Zauważyłem. Kawałkę. Na pelota leci.
Nie, może wezmę na ten na YouTube'a postaw stary, że live jest. W sumie zapomniałem tego zrobić wcześniej na początku. Powinienem raczej. Może ktoś wbije, zobaczy. Zawsze to jakiś sposób na zwiększenie zasięgów. Jakieś coś? BR-83 jak coś. Masz nick Kelly M i duże K, duże M. Czemu oznaczali B? Dobra, to czekam na zapro. Masz tunik. Jest. Jest i zapka. Widzę kolegę też bez dywizjonu. Spoko. Okej. A czym ty grasz? Z ciekawości. Okej, spoko. Co ty tam masz ciekawego? O mój Boże. Jak to wygląda z załogą? Nie wiem, albo się coś zmieniło, albo zauważyłem, że ten, że jakoś załoga się szybciej wybija ten exp. Albo po prostu mi się wydaje. Po prostu jakoś szybciej się wybija te wszystkie moduły, to doświadczenie. Ostatnie zmiany jeszcze robione. Dobra, to lecimy.
No, dokładnie. Wzajemnie. Okej. A, B, C. Dobra, najwyżej pojadę po prostu za tobą. Co ty się pan twarz z kimś? A nie, nie patrz się. Myślałem. A to Chińczycy takie wolniejsze? Myślałem, że Chińczycy w tych tych. Ja pierwszy pewnie wyjadę ze wszystkich, ja jako pierwszy dostanę. Nie bez powodu mam mięso armatnie. No cóż. Jak mówiłem, nie bez powodu ja mam mięso armatnie. Okej. Okay. Właśnie, ja muszę przypisać sobie ten. Dywizję ten, do oddziałowy ten znacznik. No zapomniałem, jak sobie gierkę instalowałem ostatnio. Sobie powróciłem po dłuższej przerwy. Mi się słuchawki rozwaliły i stwierdziłem, że bez sensu jest grać Bartendera bez słuchawek na głośnikach, bo się nic nie słyszy. Ja sobie robiłem miejsce na dysku, ja ostatecznie kupiłem sobie słuchawki, ogólnie mikrofon też. Stwierdziłem, że no ogólnie jak sobie już kupiłem, to pewnie to sobie wrócę do gierki. To będzie w sterowaniu chyba, nie? Znacz... Nie, od... A, ogólne? Wspólne. Znacznik, cel do oddziału, okej. Okay. Będzie w ten. Zastąp. Znów... Co GG? A, że hangar.
razie ma znaczenie. Widzę, że Amerykanie głównie. O, coś chyba do mnie strzela, albo nie do mnie. Nie do mnie i zaraz się wytyguje. Co to strzela? Była helka. No to jest nasz. No co się będzie działo? Wyjamy. Coś może? Zanim wszystko jest nasze z tego co widzę. Wiem, się udało. Hop, nie wie co się dzieje. Za wysoko. To na chyba będzie git. Tak, no. Tyle. Co nie wiem, co nie wiem, co teraz. Chyba nie trafię w kolegę. Co innego teraz do mnie trafi. Ciebie jest 900? Bądź git. Okej. Cóż, no to sobie naprawiłeś kolego. Ale gierka chyba runda wygrana ogólnie rzecz biorąc. Ten prawie w powietrzu nie widać. Tylko nasi. Chociaż. Chociaż. Jakby tam helka była, się wydaje. Jakby to po prostu z naszej rakiety lecą. Ale to chyba z naszej. Wymieniałem tymi rakietami. Fajnie, tak strzelić, popa. Nie. Szkoda, lwów srebrnych. Ucieka. Coś tą pelotą już widziałem, ale może się coś uda jakiegoś lejcika zdjąć. Bo nie zdąży kolega dolecieć na pole bitwy. Stamtąd. Wpadał tylko się z kamy, to już koniec będzie. Dzidzi. No działał w całym. O, w ten sposób bardziej.
Dobra. Zniszcz maszyny wielkiego lub średniego czołgu. Okej. Jak coś czekał na gotowość? Dobra, lecimy. O, witam pana kolegę. Kolejnego expał. Co tam u ciebie? Jak dzień mija? Mam dość bartendera. Dlatego wbiłeś pooglądać, jak ktoś gra gorzej od ciebie bartendera, żeby się dowartościować, tak? Rozumiem. Nie do końca. Nie zaprzeczę, kolega, ale nie potwierdzę. Chcę pooglądać, jak ktoś się męczy, a nie jak. No to witamy, witamy. Dobrze trafiłeś, panie kolego. Akurat na osobę, która w tą grę bardziej gra jak laik, niż jak jakiś pro. Już gdzieś wygrindowałem. Powiem ci, ja tak. Wczoraj robiłem live'a, 2 godziny grindowałem. Przedwczoraj prawie 4 godziny. Dzisiaj też już jest, ile jest? 1,5 godziny. Zasługuję na rulo pod tej gry. Szkoda, że nie płacą, nie? Jak to byś chociaż może pod urlop płatny się zaliczył. Poczekaj, działa? O, działa, dobra. O, skąd dostałeś? A, tamto. Dobra, nie ma zamku, bez zamku tutaj. 24 godziny grindowałeś. Boże, ludzie, czemu? Nie wiem. Teraz Steven ma 10, ponad 10 koła w tą grę. Ty 24 na godzinę grindowałeś. No nie wiem, nie za dużo? Jakbyś tylko jestem osobą, która nie spędza w tej grze więcej niż 5 godzin dziennie. O, już się dacie naprawić. Cyk do kościka. Boże. Może po prostu niektórym osobom się chce tak grać. Tam. No i tyle by było. No to gratuluję, kolego, że ci się chciało tyle męczyć. A lotnictwa to ja nawet nie tykałem na realistykę. Dla mnie lotnictwo to tylko te zręcznościówki. Okej, powodzenia ci życzę. Nie dziwię się, chłopie. Ja czasami po 3-4 grach mam dość i mi się odechciała grać, ale... A, szkoda komentować, szkoda gadać w ogóle.
podchodzę coraz bliżej. Okej. Ktoś jeszcze może? Kolega Sal? Siedzi. Dobra, już nie siedzi. No cóż, jakbym był jakimś osobą, która, wiesz, w tą grę siedzi, to bym powiedział: kup konto premium, kup sobie jakiś pojazd premium. Teraz kończą się problemy ze srebrnymi. Nie, no, ale ja nie gram na premium ani nic. Co mnie zestrzelił? Nawet nie widziałem. A, to nie wiem. Ale mówię, ja gram bez pojazdu premium, bo ja gram bez konta premium i się męczę, widzisz. Masz teraz prawo pooglądać, jak ja się męczę. Jak mi nie idzie i jak ja muszę się posilać tym, że mam 1,5 miliona srebrnych lwów. Z 8 milionów. No, widzisz, ja mam 1,5 miliona. I nie idzie najlepiej. Nie mam żadnego premium, niczego. Ja muszę się męczyć, nie? Możesz oglądać. Ja wiem, że ty wykerujesz. Jak ty masz ponad 10 koła godzin. Ja to myślę, że ty sam na nich wszystkich powinieneś dać radę. Steven, jakoś 800k, ja 800k to w tydzień robię. Nie no, może nie w tydzień, ale w parę dni, nie? Nie, że potrafię w jeden dzień usiąść i zarobić 800k, tylko w parę dni. Ja teraz chyba 100 tysięcy przez, nie wiem, 1,5 godziny, czy tam nawet mniej niż 100 tysięcy. No tragedia, tragedia. Nie wiem, mi się wydaje, że i tak jest lepiej jak kiedyś. Albo mi się po prostu wydaje. O, patrz, tu jest Steven. I on po prostu rozgramia wszystkich. On ma 6 fragów, widzisz? On ma ponad 10 koła, patrz na jego profil. On ma 100 level. Ilość odrodzeń 10 koła. Ma czas gry. Może nie, bitwy realistyczne pewnie będzie miał dużo. No zobacz, na kolegę. Myśliwiec 63 dni, czołg 32 dni. Czaisz? To jest in-game. No widziałem realistyki, no właśnie później zobaczyłem na realistyki. Czaisz, to jest in-game time. 32 dni in-game. Jakbyś pracował za 32 dni pracy, to byś normalnie cały miesiąc pracy byś miał. A i tak byś mógł popołudniami, jakby, nie wiem. To robi na mnie wrażenie. Ja mam, zobacz. O, już po mnie lecą, ogólnie rzecz biorąc. Już się słyszę. O, kogoś. O, dożycie, zobaczmy, gdzie wyląduje. Uważaj tam na dole. Nie wiem, ja zaraz sprawdzę na Steamie. Ile mam godzin? Biblioteka. Gdzie jest War Thunder? Jest. Ja mam 781 godzin w War Thunderze na samym Steamie. A na tym, na innych kontach nie wiem. Okej, okay. Jak coś to możesz dodać, tutaj masz nick. A ja mam w realistyczny. Ja mam in-game time w czołgach 2 dni, on ma 30 dni więcej, nie? Play.
No tak, tak, nie, widzę. To jest po prostu to tak zwane doświadczenie w grze. Boże, skupiłem się. Bo ma już 7 fragów i asystę, nie? Ja mam 3 fragi. Dobra, zobaczymy go. Osoby gierczy. Gdzie to jest? Obserwatora. Gdzie to jest coś tam? O, jest. Patrz. Dobra. Gdzie ja nam od razu? Szmyka. Pierwszy, nie? Teraz zobaczę. To wygracza. Dobra, dodałem cię. Okej, statystyki. Realistyczne. Dobra. Tysiąc bitew. Nabrałem się, kto pograł. Jest main stanów. W top 10, bo ma 4 maszyny ze Stanów i jedną z Wielkiej Brytanii. I ma tylko 3 maszyny radzieckie, nie? No i te 5 gwiazdek? Takie 5 gwiazdek. A, no to tym bardziej widać. Top 10. 2, raz, 2, 3, 4, 5, 6. A, grzeczne szczupki. A, to jest... A, no dobrze. Już bardziej widać. Co poprawi. Teraz znalazłem tego szupera. Już wszystkie maszyny? Skończyłeś już czy nie? Ja też jestem casual. Zobacz, to są moje jedyne maszyny. Zobacz, ja tutaj w Stanach 0. Niemcy 0. Tutaj 0, 0, Japonia tylko, Chiny 0, Włochy 0. Francja 0, Szwecja też. Izrael nawet nie wspomnę, nie? No i w Japonii się coś gra. Pod grind. No to jest pod grind czy pod casual? Bo wiesz, możesz pograć pod eventy, grindować, a ja na przykład nie gram ani pod eventy, ani pod nic, ja gram pod for fun, nie? Chcesz pograć? Bez kitu. W ogóle te ceny, co się tutaj dzieją, to jest jakiś... A, mam dość tej gry. No dobra, no. Tak jak wolisz. O, booster trzeba użyć. Mi wczoraj gra dała 2 zniżki na rogo, nie? Tak o. Zaraz zobaczę, chłopie. Spokojnie. Gdzie ty tam jesteś? Tutaj. Profil gracza. 16 dni in-game. Co tam jeszcze jest? Statystyki, realistyczne. O, tutaj już bardziej różnorodnie, bardziej azjatycko bym powiedział. Tutaj? A nie no. Tutaj już inaczej całkowicie. Dobra, zaraz przejrzę dokładnie. Tylko się wezmę z respy i gdzieś pojadę, nie? Wezmę tutaj.
takie osoby jak wy, jeden kop 10 koła godzin, drugi też jakoś więcej, w sensie dwa koła i sobie, nie wiem, nie streamują, mając takie umiejętności, tylko ale mogliby jakieś poradniki nagrywać na YouTube'a i tak dalej. Znają tą grę pewnie od podszewki. Ja chcę tylko... Okej. Mogliby jakieś poradniki nadawać. Ale nie no. Jezu, 10 lat to gra. A to ty 03 jesteś, chłopie. Tak? Nie, co jest? Tak? 03, nie. 10. No wiem, wiem. 10 lat od teraz to jest. Nie, dobrze liczę, nie? No, 03. To ty jesteśmy rocznik, chłopie. Okej. Tam jest bez zamka i bez dwóch załogantów. No i ma free kill. Git. Ale powiem wam szczerze, tak, gdzie jest jeszcze jeden? On tam za kamieniami, za wrakiem tamtego jest. Jak jeszcze żyjesz? Imo, na 03 kończą się spoko roczniki. Na 04 i tak dalej to już jest po prostu jakaś... Nie wiem, patolka lekka. Ale to moje zdanie. Jak ja to widzę. Bez kitu. No, już na respawnem biorą. Tam coś jest. Jakaś palota. Orel. No, weź jak teraz podejdziesz jakiś, idziesz sobie przez miasto i słyszysz jakieś gadanie Rikcz, Sigma, ale z niego Sigma, nie? Ale ją rizuje. Weźmy, skończyłem na tym, bo mnie po prostu wykręca od środka, jak tak gadam. Na drodze jest, za budynkami. Ale to wiesz, każde pokolenie w sumie mogło tak mieć. Co dobry pomysł. No ale wiesz, jakby pokolenie naszych rodziców i tak dalej też może na nas gadać, że my to jesteśmy takie... Pachorki z żądaniami. No. Weź. Albo wchodzisz na jakiegoś Instagrama, przeglądasz sobie Reelsy i bierze cię atakuje takimi rzeczami. Na szczęście już to... No i palota campi na ten u nas na respa. No i ci bierze, atakuje cię na Instagramie Reelkami, gdzie ten... Moim pierwszym telefonem był chyba Nokia jakaś, ale to ja też dostałem w podstawówce tylko po to, że wracałem, wiesz, na pieszo do szkoły i żeby był jakiś kontakt do mnie, że jakby coś się ze mną działo albo po prostu bym się źle czuł czy coś, żeby był kontakt do mnie. No i strzelają. Ej,
Mój tata miał Sony Ericssona. A taka ciekawostka, ja swój telefon, tak wiesz, kupiony od nowości, to ja miałem tylko raz telefon, a tak to ja zawsze miałem jakiś po rodzicach. Rodzice sobie, jak mieli abonament, tak to rodzice, zawsze po rodzicach, rodzice w abonament sobie brali nowy telefon, a ja dostawałem po nich. I kupiłem sobie, tak od nowości, tak w faktoryniu, pierwszy telefon, to był mój Samsung A20e. Kupiłem go jakoś przy 2018-19 i dopiero go wywaliłem w tym roku, bo go wyprałem przez przypadek. Do pralki, ze spodni zapomniałem go wyjąć do pralki, bo użyłem, a tak to on przez 5 lat działał, czaisz? Teraz mamy kogoś Huawei od mamy. Co tam jest? Tam coś jakby jeszcze było. No i przez przypadek wypałem telefon, nie? I no, trochę przypał. No ale mam teraz też używany, mamy sobie wzięła w abonament. Przez las i wyszliśmy w Czechach. Dobra, teraz trzeba obejrzeć trochę pro player movement. Mi raz kolega opowiadał, że on zasnął w pociągu na imprezie i zamiast w Warszawie wysiąść, to w Berlinie wysiedli i musieli sobie ogarnąć. On trochę przypał, no ale ja sobie sam i później tak siedziałem, grałem i się zastanawiałem, co tak wali w tej pralce. Ale stwierdziłem, że ta pralka to czasami się dziwnie zachowuje, więc z tym sobie nie robiłem, nie? A potem patrzę, a tam na samym widoku otwieram pralkę i telefon wypada. I miałem takie, o kurde. Ale to już chyba było przeznaczenie. O! Obserwacja wleciała chyba. Tak. Dzięki wielkie. No i taka sytuacja była, że akurat mamy się abonament przedłużył. Wziąłem sobie telefon w abonament i mamy jakiegoś Huawei'a teraz. Nawet nie wiem, co to za telefon. Pościągałem sobie tylko apkę banku. Apkę banku sobie ściągnąłem. Messenger, wszystkie tego typu podstawowe. Nawet tego nie zmieniłem. Tapety. Sobie tylko żyję, ale no kampią na tym spawnie. Nie wiem, w którym momencie. I co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. Co, hangar? No, ja też daję. Patrz, widzisz? Expo, to są właśnie, to jest mój typowy mecz, to jest taki, wiesz, to jest 4 na 10 moich meczów. To mój wynik, nie? Klęska. Zwyciężymy następnym razem. Boże, na nocki. Jak ja bym nie chciał na nocki pracować. Dla mnie na nocki pracują osoby tylko, które mają silne nerwy i po prostu... Nie wiem, jakbym jakoś na nocki nie potrafił robić. I po 5 kili cukierkę. No cóż. A nie wiem, czy robisz dobre wyniki, ja tylko mówię o swoich wynikach, nie? Dobra, na dół może. Mario!
Ja, jak widzę, że zająłem pierwsze miejsce w teamie, to znaczy, że mój team trochę posysał, nie? Ja nie mówię, że to była dobra gierka dla mnie, to była słaba gierka dla teamu. To się nazywa świadomość. Ja powinienem jakieś tutaj takie zakłady robić, w którym momencie, gdy się mnie zestrzelą, tak. I myślę, że do 5 minut to by była taka, wiesz, przeważająca. Albo nawet do 3. To jest tak. No. Dobrze się ustawię na pozycję i dostaję strzała w bok wieży. Tyle mojej gry by było. Za pagórkiem. Chyba nie trwałem zniszczyli, spoko, spoko. Jak ty masz ten wymaksowaną tą Japonię, to jakim się pojazdem najgorzej grało w Expo w Japonii? Coś tam jeszcze jest obok? Faktycznie. Nie wiem jak to. Ale z czołgów, jaki pojazd się najbardziej męczyło w graniu? STA to ten pojazd rakietowy, co ma dwie wyrzutnie rakiet na plecach? Dobrze myślę. Sześć, trzy. Wyrzutnie rakiet, ta z podobno najwolniejszymi rakietami bez rakiet. A zaraz zobaczę. O, super, przed nami, przed nami. Bez rakiet. Tu zielone ząbki. Zaraz luknę. A, że to... Czemu?
A, internet. Nie, to po prostu jak alt-tabuję w WarTenderze, to mi się jakby ta klatka, na której było, to mi się zawiesza po prostu. Nie musisz się przejmować. Przyjęcie. Spoko, spoko. Polatam sobie. No, okej. Okay. O, jest dwóch. Nie można jeździć. A, no spoko. A w ogóle ja podczas tej powodzi, to ja byłem na ten, gdzieś tam w okolicy tego, w Szczyrku takim, 15 minut od Bielsko-Białej. I słyszałem, że 2 km od tego, gdzie my tam mieliśmy nocleg, to rzeka wylała. I się cieszyliśmy, że po prostu wybraliśmy dalej, jakby w głąb tego. Nie, to akurat na wakacjach byłem, nie? Akurat sobie miałem już, wiesz, zapłacony za nocleg i pogodę akurat sprawdziliśmy, nie? Była pogoda przystawiona, jak już mieliśmy zapłacone za nocleg i była... i przez z naszych 5 dni, co byliśmy, to... O, ostro. Przez te 5 dni, co my byliśmy, to 4 dni padało i stwierdziliśmy, że następnym razem chyba last minute pojedziemy. Leci. Partery po sufit. No wiadomo, jak się wiedziało, nie? Co tam się działo. Łagodnie mówiąc, działo. Jak team... Nie no, tyle ludzi w teamie, w sensie w jednym teamie nic nie widać. Już to jest nie tak. Gdzieś oni się musieli pochować. I nagle dostaje strzał pewnie zaraz od boku albo z przodu. Z szaku. O, na B, tak myślałem. O, już kolka zawraca na B.
No wielka tragedia, no to się stała po prostu. Teraz co, będzie było wielkie obwinianie, że to przez tych, że to przez tamtych, że to się tak zrobili, że się tego nie zrobili. A prawda jest taka, że no z tego co czytałem, to tam regularnie dochodzi do takich rzeczy. Wiesz co, najlepsze jest to, że no właśnie przez bobry, nie? Ach, te bobry. Co z tego, że bobry występują, nie występują w tamtym obszarze, ale no, trzeba znaleźć jakiegoś wroga, na którego będzie można zwalić całą winę i on nie odpowie, nie? Bo przecież mogliby powiedzieć, że to przez tych, przez tamtych, by walczyli ze sobą, nie? Ale jak powiedzą, że przez bobry, to co, bobry przecież nic nie powiedzą, nie? Widziałem jednego bobra. A to pewnie przez niego, nie? Przeprowadził się. Skubaniec. A ja wiem, co jest w Polsce. Ja myślę, że to przez to, że bobry wycinają drzewa i nie mają z czego pieniędzy drukować. Taka jest moja teoria. Ojoj. To jest moja teoria. Bobry wrogiem publicznym, bo zjadają drzewa, przez co nie może ich na papier przeznaczyć. Przechodził, super. Jeszcze nie wystrzelił. Ja też widziałem bobra u siebie na wsi tam. Nie tu gdzie mieszkam, tylko u siebie na wsi, nie? I wyobraź sobie, że u nas nie zalało. Przypadek? Dobra, koniec polityki. To jest ten kanał. Pośmiać się można, tylko wiesz, bez spiny, nie? To ja w tym temacie mogę tylko powiedzieć, idźmy na wybory. Wszyscy pójdźmy na wybory. Zagłosujmy na tych, na których uważamy. Żeby później nie było, że zagłosowaliśmy i narzekamy, bo ja rozumiem zagłosować na kogoś i później narzekać na innych. No ale wyobraź sobie, że no nie ma tej 100% frekwencji, a kogo nie spytasz, ten i tak będzie narzekał na kogoś, nie? A ja nie chcę tylko przypominać, jak się skończyło uwzięcie się na zwierzątka, na przykład na wróble w Chinach. Ten, kto ma wiedzieć, ten wie. Ptaszki w Chinach odpowiedzialne za... Tak wiem.
ptaszki w Chinach odpowiedzialne za głód, tak? A jak się wytępiło ptaszki, to się okazało, że szarańcza zjadła. No. O, cześć Maciek. Co tam u ciebie? Mam nadzieję, że 2-1 w Niku nie oznacza twojego roku urodzenia, bo jak tak, to pewnie zostaniesz bana na Twitchu. Ale to wiesz, taki szczególik. Pilnuj tyłów, spoko. Bobry robią tamy, tamy zatrzymują wodę. Tak. To jest czysta logika, proszę pana. Tam przejechał. Na prawo. Podjechał do siebie. Patrz, teraz ten podjechał tutaj, miałem u siebie. Aj, trafiłem u gąsienica. Dobra, jak chłopowie gąsienicy zniszczyłem, muszę się gasić. Dobra, chłop mnie nie zauważył tutaj, tą BTR-ką. W wieku 3 lat masz 20 lat doświadczenia w sposób taki, że zrobiłeś nadgodziny. I ma brzmi jak plan. Dobra, zrobił gąsienicę, niestety. No dajesz. Ajajaj. Ajajaj. Okej. Zrobię tak? No jest super. Co tam panie kolego? Jak życie? Tutaj. Żeby nie wykryć zbytnio. Dobra. G. Tam wysoko jest i... Tam wysoko było T4400 chyba. No, bez kitu. 25 lat doświadczenia zrobione przez nadgodziny. Dobra. Teraz się wycofać. Jakoś. Boże, ale tutaj szturm idzie jak na Berlin. Widzowie, patrzcie. Bo w Berlin 45 czy tam 44. Pamiętasz, gdzie była ta pelota? Czy wy ją tam już się zajmujecie? Co ci zrobiła myszka, ty zbrodniarzu? Która myszka? A, że małsik. Toczył się, tak? A jak nie znasz ich spota, to w działo.
kąska działo i od boku. Oj, oj. Ajaj, mogę się do tego przygotować z przodu. Tam jakiś wizer przejechał. Według mnie to, że rzuca Mausa na taki berg, lekka zbrodnia dla niego. Panie, to co ja mu zrobiłem? Ja mu zrobiłem to, na co go twórcy tej gry przygotowali. Na tym berze. Tak, mówisz? A to nie jest tak, że wszystko go po prostu przebija na tym berze? Ile ma tam przeładowania? Nieźle. O, jeżeli coś chodzi z lewej, to się wydawało. Wydawało mi się chyba. No tak, tak. No wiem, to jest właśnie problem tego Mausa. O, tu coś stoi. Mówisz, nie mam psychy, cię widziało strzelić? Już myślałem, że go nie zniszczyłem. Bo przez chwilę była taka zacięcia, jakby miał przejechać, nie? I się nagle go zniszczyło. Lekki zawał. Okej. A tu drugie działo jakoś dobrze strzela? Bo ja jedyny czołg z drugim działem, jak kojarzę, to Churchill, nie? Czy tam M3 Lee. Ale czyli to bardziej zwota niż bardzo nera. Dobra, musimy się wychylić lekko. A, okej. To nie wiem, mi się po prostu wydawało na ten, że słaby ten małsik, bo go wszystko przebija po prostu. To jest takie dręczenie go. Na tym berze. W sumie real. A, nie zdążył. A patrzyłem na czat akurat. Kółko się jeszcze toczyło. Nie odzywał, znaczy, że słucham, co nie? Akurat słyszę, że tutaj to siedzi jakiś ruski chyba. Może na środek pojechał. Myślę, że tutaj ten. Nie wiem, teraz się zobaczę. O, i 7 fragów zdobyłem.
10 już chyba nie dobiję. O, już słyszę. On wie, on chyba wie, że ja wiem. On wie, że ja wiem, że on wie. A jest. Dobra, to jeszcze gąska. Ajajaj. Mogę mnie wypierać. Dobra, wezmę falotkę. W ogóle żadnej helki nie mam. Czy to lata nasz, czy nie nasz? Nasz chyba. A tam coś leci nie naszego. Dłuży się, dłuży. No ale taki tryb, tak? Dobra, już o niego nie jadę tam. Bez sensu. A jak tam Maciek dzień mija, jak jeszcze siedzisz na lajbiku? Co porabiasz? Co cię przywiało? Mamy już kolegę, który siedzi w pracy i ze mną gierczy. Mamy kolegę, który ma dość bartendera i przyszedł zobaczyć, jak ktoś się męczy, a nie on. I pytanie, co ty tutaj widzisz? Odpalam właśnie bartendera. Zmotywowałem, widzę. A spoko. Ja swoją dziewczynę zawiozłem rano na studia, odebrałem, zawiozłem ją na pociąg, no i teraz lewika odpaliłem. Lekarze się pisze chyba przez RZ, ale to taki wiesz, drobiażdżek. My tutaj nie jesteśmy od edukacji, tylko od rozładowania frustracji, żeby tak ładnie zarymować. Zresztą nie wiem, czy grą w Wartendera można nazwać rozładowanie frustracji. Okej. No to powodzenia, a na którym etapie skończyłeś tego wbijania Niemiec? Taki BR masz. Jaki BR, wariacie? A jaki to BR? Nasze lata tylko? Tak. Coś jest? Dla kolegi.
kolegi chyba nie widzi. Miałem 700 parę godzin i jeszcze nie mam żadnej topki, nie? Ile mam już? 9, 10 fragów łącznie. Jak tam u nich dwie maszyny się dostały? Teraz pytanie, czy War Thundera możemy zalecić do tych gier, do których, które nienawidzimy grać, ale jednak wracamy za każdym razem, jak nam się nudzi? Co uważacie? Czy można zalecić to do tych gierek, czy nie? Jakie gierki można jeszcze zalecić do takich? Sorry Steven, że się tak męczę, jeszcze wziąłem sobie samolot. Będziesz czekał trochę w tym lobby. O ile jeszcze jesteś? Okej. O, jak polecasz jakąś... A gdzie pracowałeś? Na jakim magazynie pracowałeś? Z ciekawości. Bo ja sobie też właśnie szukam, skończyłem pracę w Maku. Ja tej grze sprzedałem duszę. Dusza dla ślimaka. Bo ja teraz myślę, że jak będę sobie szukał jakiejś pracy, to magazynik jakiś, ale to taki, żeby nie wracać na, nie na nocki, tylko taki bardziej ósma, od ósmej coś. Może jak będzie fajnie, to się uda wyrobić te UTD chyba. Tutaj grze w chińskim. I mówisz, że... A, to swoich pewnie zaczęli zatrudniać, jak pisałeś, że ze wschodu. Kolegów. Po znajomości może. Myślisz, że oni będą siedzieć na A, czy nie? Ktoś tam siedzi na tym A, jakby się tak zbombić. Ośmioma. Ćwierć tonami. Ja na 4 zrzucę. Błagam, niech nikt teraz... Nie, no zdjął go. Biedne bomby. Nie no, nie zdążę raczej. Nie no, nikogo tam nie ma. Nie wiem, co to za komenda, kolego. Ja dopiero zacząłem sobie ogarniać tego bota, więc no wiesz, nie mam włączonych wszystkich komend. Dobra, gdzie oni tam jeszcze są? Sam sobie zmniejsz prędkość. Oj, oj. Prawa klapa poszła się kochać. Dzięki, dzięki. Gdzie oni są? Tu coś jest. Jeszcze trochę i zwyciężymy.
Przekadzę. To jest to, że jeszcze go nie zniszczyłem. Dobra. Koniec tego dobrego. Hangar. Wewnętrzny duch japońskiego pilota się obudził. Patrz na te odznaczenia. I 17,5 od ślimaka jeszcze. Because why not? W ogóle ktoś zaczął z tego bartendera coś? Nie, sam jestem nadal dzielny. Do końca będę. Nie no, dzisiaj na 19 jestem umówiony z ziomkiem na FIFKę, żeby pograć. O, Breslau. Monopol. Monopol i to nawet nie, i to bez alkoholu. A czajcie w ogóle, że to owolowo wypuściło małpki w formie musów? Nie wiem. Jak ja to zobaczyłem, to mnie trochę rozbawiło w sumie i ta burza, co się wokół tego zadziała, to nie wiem, kompletnie jakieś takie... Mimo, ja stoję po stronie tej, że bardziej że to jest bardziej ekologiczna małpka. Tylko jakby design trochę bardziej zmienić, żeby tam było faktycznie, że to jest ten alkohol, co nie? To imo, why not? Zwracanie uwagi od bobrów, element zaskoczenia, rel. A ja ci powiem, że bobry kontrolują polski przemysł papierniczy. Co ty na to? Jaki jest twoja odpowiedź na ten temat? Kurde. W ogóle Unia Europejska, z tego co słyszałem, w bobry wymierzyła. O, i prądotwórcy, mówisz? W sumie tamy, pamiętajcie widzowie, tamy. Bobry budują tamy, tamy produkują prąd. Przypadek? Sądzę. O, trafienie tylko. Tam jest dwóch chłopów. Jeden na gąsce. Ruski na gąsce jest. Dobry sm- Tak! Powalają drzewa, żeby ma- Dobra, przebiłeś mnie. Daję ci medal w tym momencie. Tak jest ten mem, co chłop przekazuje koronę, nie? To ja ci oddaję w tym momencie. Nie wpadłbym na to. A później z tych powalonych drzew budują tamy, żeby więcej prądu produkowały. Weź, jest u mnie Ceteris Paribus. Pamiętam, jak nam tłumaczyli wykładowcy te wszystkie łacińskie ten pojęcia, co tam się dzieje. Szczerze mówiąc, nie pamiętam już połowy z nich. Ja nawet matmy nie pamiętam, co tam było. U nas niby coś tam robiłem na tych ćwiczeniach matmy, ale ja już nie pamiętam, co tam się dzieje. Co tam się działo nawet. Ja wiem, że ten chłop z wykładów powiedział tylko, że przepisuje oceny ćwiczeń i jakby tego nie zrobił, to pewnie bym miał z całego przedmiotu struje. Bo na ćwiczeniach rozwiązywałem przy tablicy zadania. Zgłaszałem się dużo i że sobie punktów nastukał tyle, że miałem piątkę ćwiczeń.
potem mieliśmy zwykłe zaliczenia z przedmiotu i się okazało, że no trochę średnia. A śmigłowiec jest strzelony, jeszcze tam gdzieś samolot widziałem. O, jest. Jakiś duży, typu P8 może? Może, może. Jak tam to? Samolot. Ale miałem jeszcze mikroekonomię, to też był taki... Nie wiem, dziwne to było. Faktycznie P8. Ciekawe, czy się zrzuciła, czy nie. Tam ktoś leci? A to chyba nasz. Na ciłku. Ja też nic nie wiem na temat diagramu przyczynowo-skutkowego, wiesz? A jestem na drugim roku ekonomii, nie wiem, czy to do mnie dobrze świadczy. Ceteris paribus, a to nie chodziło o to, że ceteris paribus, to że wszystkie rzeczy poza tymi badanymi jakby nie mają wpływu, że musisz, że niektóre rzeczy w ekonomii są po prostu niezmienne i nie możesz ich brać pod uwagę. Jakoś tak to chyba szło. Nie wiem, ja tego na zaliczeniu nie miałem, nie moja grupa. No jakoś tak to szło. Ale my też żyjemy w ogóle po tych tematach dzisiaj. Praca, studia, polityka, bobry. A w ogóle ja mam takiego jednego gryzonia. Patyki mi obgryza. Naciąłem mu jabłonowych patyków i wcina sobie. Od czasu do czasu. Na nos mu daje, żeby ten klatki nie gryzł. Boberek. Był przytworzy. Dobra, koniec tematów politycznych. Możemy sobie śmieszkować z bobrów, ale no może lepiej politycznych nie ten. Każdy ma swoje poglądy i tak dalej. Każdy wierzy w co chce, myśli co chce, nikomu nie zabronisz. Taki jest świat. O, tutaj jakaś opcja test jest. Nie no, kupuję. O co chodzi z tym testem? Nie, no dobra. Jak to mówią, przetestujemy w boju. No wiesz, nie ma sensu kogoś przekonywać, że to jest złe, to jest dobre. Jak ktoś tak myśli w ten sposób, znaczy, że widzi jakieś plusy w tym. Po co się kłócić, po co się bić, skoro można żyć w przyjaźni. Jak ktoś czekam na Reddy, nie?
A ty grasz. O Boże, nie ogarnąłem, wiesz? Ja myślałem, że tam takie się rzeczy działy, że już się nic nie dzieje, nie? Ja myślałem, że ty na mnie czekasz. Dobra. Kolejne koło. Co? No to fajne, że jest cała linia tych. Jest tutaj gdzieś może niszczyciel? Kto to jest za dzień? O co tu chodzi? A co sądzisz o lekarzach i dzisiejszym jedzeniu w sklepach typu Biedronka, Lidl? Ja jestem typowym zjada. Ja jestem student. Ja jestem po pierwsze bezrobotny, po drugie studentem i po trzecie szukam pracy. Ja kupuję to, co ma niższą cyferkę na półce, czaisz? O lekarzach? Ja się nie wypowiadam na temat lekarzy, bo moja dziewczyna jest na lekarskim, wiesz? Ja wiem, jak nauka na lekarzach wygląda. Na lekarskim, nie? Ja się nie wypowiadam na ten temat. Uważam, jako osoba, która ma styczność z tym środowiskiem, nie mam. Nie mam prawa głosu na ten temat, no. O co chodzi? Ej, wiesz może o co z tym chodzi? O co chodzi z tą premią do badania maszyny? Dobra, ja idę do łazienki na chwilę. Dobra, wróciłem. Boże, co? Plan biznesowy medycyny Rockefellerowskiej. Jedyne z tych słów, co rozumiem, to plan biznesowy, nie? Co to jest medycyna Rockefellerowska? Rockefellerowska, o. Może będę musiał się chyba doczytać w tym temacie. Albo dziewczyny się spytam, o co chodzi. Ja po prostu jak widzę, byłem ostatnio z nim w bibliotece po książki. Boże mój, ile to waży. Ile to waży. Na czym zależy menedżerowi kina? Na tym, żeby upchnąć jak najwięcej ludzi w sali. Jak najwięcej tego. Ceny z biletów wziąć. Plus to nawet nie jest z biletów idzie, tylko z tego, z przekąsek. No proszę cię, tyle za popcorn? No ale menedżerowi zależy na tym, żeby ludzie przychodzili do kina i żeby po prostu wykupowali miejsce i upchnąć jak najwięcej ludzi w jednej sali, no. Zwiększenie efektywności tego. Z jednej sali. A, wiem już. Dobra, rozumiem. A w ogóle czytałem, że w Chinach był taki system, że po prostu lekarze dostawali pieniądze za to, że ktoś jest zdrowy, nie? W
Chinach płacono po prostu lekarzom za to, że ktoś jest zdrowy, nie? Jak ktoś zachorował, po prostu byli ludzie przypisani do danego lekarza, jak ktoś zachorował, to było przestawane płacone, przestawali płacić temu lekarzowi za to, że ten... No i w Chinach tak było, ale nie wiem jak teraz jest, po prostu jako ciekawostkę zapodaję, nie? Ale to weź pod uwagę, u nas jest taka, wiesz, darmowa jeszcze ta opieka zdrowotna, a co jak jest w Stanach? W Stanach jest ten, nie ma takiej prywatnej opieki, nie? Nie ma takiego NFZ-u. To wreszcie sobie tam musi siedzieć, nie? No ale to wiesz, to tylko moje takie spostrzeżenie. Ja bym nie brał moich rzeczy na serio, bo ja sobie tak gadam, wiesz, głupoty. Ja jestem niczego nieświadomym uczestnikiem tego systemu, w którym żyjemy. Jak boli żołądek, to że to próbuję to przeżyć. O Boże, już wstaję. No, jak mnie boli, to po prostu no, próbuję przeżyć. Jak już naprawdę czuję, że jest fatalnie i że nie da się normalnie funkcjonować. Cześć. No wiem, że wątroba i tak dalej. Przecież znikąd się to nie bierze, nie? Przecież jakby nie patrzeć, to jest chemia. Okej. Ja nie chodzę, ja nie pamiętam kiedy byłem ostatni raz u lekarza, szczerze mówiąc. Ja nie wiem co by musiało się stać, żebym faktycznie poszedł do tego lekarza. Więc to co piszesz mi totalnie nic nie mówi, nie? A, że ten oczyszcza tutaj. Taki filtr spalin. Tak, że dopala się to wszystko. Już nie wiem, też mogę głupoty pleść. Ja mam taką wiedzę o wszystkim, że a jak wiadomo, jak coś jest do wszystkiego, to jest... No wiadomo do czego. Ja wiem trochę o wszystkim, czyli nie wiem wszystkiego o niczym.
ogóle tekstury mi się bugują trochę. I koledzy chyba uciekli. Kolega od bobrów. Ewentualnie poszedł jakiś spisek robić z bobrami. A może on jest bobrem i po prostu odkryliśmy spisek bobrowy. Sekta bobrów. A on teraz ma takie: chłopaki, odkryli nas. Chłopaki mają nas. Odkryli nasze plany. Jak tam nadal się nic nie zmieniło względem tego, że streamuję jako jedyny bartendera? Oczywiście, że nie. Czuję się wyjątkowy. Ogólnie ciekawe, czy większe zasięgi. Na chwilę startu się zacznie. Co jest dzisiaj? Piątek? Nie, czwartek. Ajajaj. Faktycznie może się zacząć. A, polota już kampi w drugim respie. Trudne się wylosowało. A ciekawe, czy większy zasięg by był na tym, na YouTubie, czy tutaj? Szczerze mówiąc. Jakby streamować. Bo YouTube bardziej się kojarzy z filmami niż ze streamingiem, nie? Dobra, frag. Ogólnie myślę, że oni nie mają sekty bobrów, nie? Ci starcy. Mamy taką przewagę. Dobra, samolocik był. Się zmył. O, zginąłeś. To wyfolka cię zniszczyła. Spoko, spoko. Myślę, że kolego od bobrów powinniśmy wynająć, żeby, wiesz, tych stare drzewa wykarczował, nie? W sensie tych starcy z pracy, nie? Czy jako starzy ludzie,
ogarnąć ich, może wyciąć, tak wiesz. W pień! Ojej. Coś latasz? Nie, grasz jeszcze. Koniec. Dobra, dobra. Gicik, gicik. Ciekawe, czy oni sprawdzają konkurencję, tak samo jak ja teraz. Sprawdzają, kto ma streamka. Okej. Okay. Czekamy na kolegę. Kolega od Bowrów w Artenderze siedzi. Dobra, a jak to na Twitchu wygląda w ogóle? Dobrze wygląda. Raczej. Zobaczmy. Ja, no mi się wydaje, że git jest. Już nie wiem, ten czat może bym zmienił na inny kolor. Co o tym sądzicie, widzowie? Bo ten czat trochę taki niewidoczny. Gdzie tu jest kolor? Tekst? Czy taki czarny może? Będzie czerwony, to i tak będzie słabo chyba widać, nie? Jak to widać? Teraz w ogóle nie widać. Chwilę. Czacik zniknął. Dobra. Zobaczymy później, jak to wygląda. No YouTube'a może wstawię posta. Może ktoś wie. Ktoś będzie chciał. Jak ktoś, to też zapraszam na kanał na YouTube, nie? Tam są na przykład zapisy z poprzednich live'ów. Jakieś tam sobie robię montażyki. O, siema Angel. Byłem w trakcie mówienia, że zapraszam też na YouTube'ka, jak ktoś będzie chciał zobaczyć sobie. Robię sobie takie szorciki, czasami wstawiam. Zapisy z live'ów tam też się znajdują. I czasami jak mam więcej czasu, to zmontuję ten zapis z live'a w takie najbardziej ciekawsze momenty, jak ja to mówię. Ale to wiecie, jak chcecie, nie? Co tam u ciebie, Angel? Jak tam dzień mija? Nie no, to na czerwono też słabo widać. Muszę wziąć. Na jakiś taki lepszy kolor, żeby było widać. Ewentualnie jakoś font zmieni, żeby to pogrubić, może teraz będzie lepiej. Chce ktoś napisać na czacie coś, żeby zobaczyć, jak ten wygląda?
A u mnie grałem sobie w Artendera, że tak powiem, zrobiłem jedną dobrą gierkę i na tym by się skończyło, jeżeli chodzi o dobre gierki. Reszta takie, jakby mocno, przeciętniaczki to mocno powiedzieć. No i sobie siedzę. Odpaliłem live'ika, już tak prawie 3 godziny siedzę. Nie wiem. Autokorektor czasami dziwne rzeczy plecie. Dobra, i zobaczmy, lepiej już ten czat widać? No lepiej chyba. Sprawdzę jeszcze, czy nie strącę, jest możliwe, żeby wziąć taką obramówkę zrobić. Chyba nie... Chyba ciężko by było. Teraz? Zobaczymy. Co cię do nas tutaj przyprowadziło? Angel. Oprócz tego, że to jest chyba jedyny stream z Wartendera obecnie na Twitchu. No, obecnie jedyny. No nie wiem, no czasami różni ludzie, na przykład taki jeden kolega siedzi w pracy i ogląda, bo nie ma co robić. Drugi kolega miał dosyć Wartendera, więc przyszedł pooglądać, jak ktoś sobie próbuje się zmagać z innymi graczami w tej grze. No i różne historie. Jak coś, czekam teraz na Stevena, nie? Chyba, że zacznę gierkę, zanim on wróci, najwyżej dojdzie w trakcie. A, zacznę, dobra. To zaczynam, zaczynam. Godziny temu coś miałem? Co? Że godzinny? Nie wiem, może przez to, że streama wywaliło. Nie wiem, nie wiem. Więc jak to mówią, różne scenariusze życia, proszę, tak. Może tak jak inny kolega, chciałeś po prostu, chciałeś, nie wiem, po prostu przyjść zobaczyć. Jak ktoś inny się męczy z tą grą. Tak popatrzeć, jak ktoś ma gorzej. Ja nie robię eventu. Ja nie jestem eventowym świrem. Sojusznicy przejęli strefę. Ja sobie tak gram, żeby pograć. No wiem, ale wiesz, to ja nie ten. Nie mam takiego mindsetu, że muszę zrobić ten event czy coś. Tylko jak wejdzie, to wejdzie, jak nie wejdzie, to trudno, nie? Nie mam takiego fokusu strasznego. Jakbym miał faktycznie się fokusować na to, żeby ten
dałbyś mi event, to nie wiem, czy by mi życia prywatnego starczyło. A bez konta premium to wiesz. Ojoj. Oj, Jezus, ale fart. Chłop za nisko strzelił. Myślę, że na pewno z kontem premium by było łatwiej, nie? No ale cóż, bez konta premium, bez pojazdów premium, gra na lajcie, casualowo. Bez żadnego przejmowania się niczym. Zobaczymy, czy mi życie prywatnego starczy, żeby zrobić ten event. Pewnie nie. Ale myślę, że pojazdy premium już coś dadzą, nie? Na przykład. Jeżeli tu chodzi o punkty. Ale faktycznie, pogoda jest taka se. Jakby mogłoby nie padać, mogłoby słoneczko świecić, ciepło być. A tak to strasznie zimno jest. Nad tym akurat ubolewam, że mogłoby być cieplej, nie? No weź, trzeba mieć najpierw te 2 godziny dziennie, nie? Ja teraz mam 2 godziny dziennie, bo... No czołem. Tak w ogóle, no teraz mam czas akurat, bo dziewczyna sobie pojechała do rodziców, bo tam się gdzieś umówiła w swoich okolicach do jakieś badania czy coś. No to korzystam z tego czasu i zagierczę, nie? A ja normalnie jakby była, to bym pewnie nie miał tego czasu. Ja nie mogę, jest tutaj... Dwójka innych zawodników, którzy mogą ci faktycznie zagrozić, a ty strzelasz akurat do mnie. Nie wiem. Nerwują mnie takie zachowania. Chłop widzi, że ma dwa silniejsze czołgi wokół siebie. Teraz już jeden. Ojoj. 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 Dobra, uch. Dało się. Co ty we mnie strzelasz? Co ty we mnie strzelasz? No i tyle, na tym się skończyło. Tylko zachowanie. No niby tak, no ale wiesz, ja jestem dla niego jakby najmniejszym zagrożeniem, on powinien się skupić na tym, peloty się zniszczyły w przeciwnym teamie. No to powinien wyeliminować najpierw największe zagrożenie, nie? Ja go nawet nie przebiję i w sumie chyba ostatecznie tak ogarnę, żeby to zrobić. No ale wiesz. Co się dzieje? Co się działo? Czy się dzieje? Przejechał chyba, nie? Thank you.
też na mnie patrzy. Nie. Czy on naprawdę nie widzi? O, może. Może tak. Miał jakiś powód. Mi się wydaje, że ten... Co to było? Zetestuje jakieś? Chyba. Wybrał bardzo niekorzystnie dla siebie, że obok jego kolega zginął, a on nawet na to nie zareagował. Ale cóż. Dobra, trzeba kapo zrobić. Pytanie, czy to nas rek... Czy nasz automaty? Nie. Chyba. Weźmy się gdzieś zrzuci byle gdzie. No, może. Ogólnie nie szaję ludzi, którzy zaczynają grę, jakby mają erę, znaczy ten BR, nie wiem, 3 dajmy na to, albo 3.7, albo nie wiem, 4.0 i kupują sobie premkę. Po czym biorą ją, wchodzą do gry i kompletnie nie ogarniają mechanik. Nie wiedzą, co się dzieje. Giną jako pierwsi, wychodzą z bitwy i to jest cały ich udział w grze, nie? I denerwują się i wychodzą z gry. Robią uninstall, wydali 100 zł, czy tam, nie wiem, 200 zł, zależy jaki pakiet. I uninstall leci, nie? Bo zapłacił, a nie poszło. Come on. Jak to mówią, są rzeczy niezmienne. Widzę, Wider też stoi w widoku. Ja się przejmują B. O, jedzie. Oj, pojechał. Naprawdę, czy ludzie nie mają lepszego pomysłu, jak wykorzystać 200 zł niż na wydanie je w gierce, którą zaraz odinstalują? Jakbym miał dostępne 200 zł, tak o, żeby móc je wydać na tą grę, to 200 zł to jest jedzenie na 1,5 tygodnia albo na 2 tygodnie, jak dobrze będziesz gospodarował. Jak coś teraz wam się stream nie zawiesi, tylko z alt tabowałem na chwilę, żeby coś zobaczyć. Dobra, już jest. Już powinno być git. Najbardziej emocjonująca część tej rundy. W tym momencie się dzieje. A co tam, Ślimok, u ciebie? Jak dzień mija? Skąd przybyłeś? Czego oczekujesz?
No wiesz, ale masz tą jakby grę i zawsze jak będziesz miał ochotę, sobie na nią zagrasz. A, no nie, wiem, może też masz rację. Może to ja przesadzam. A jakby tak zrobić manewr kamikadze na B? Co ty robisz? Siły na event, powodzenia kolega. W evencie. Właśnie, zobaczmy ten event, jak u mnie idzie. I pewnie też nie można, nie ma takiej opcji, żeby wszystkie gwiazdki na przykład zrobić jednego dnia, jakby zablokowane to jest, że jest podzielone na dni. Jest event. Wydarzenia i turnieje to tu? Nie, gdzie to jest? To jest Battle Pass, to nie? Nie, może tego nie widzę? Nie. Chciałeś drewno w taką pogodę? W sensie może u ciebie pogoda jest inna, bo u mnie to jest deszcz, kiła, zmęczenie, chmury, jeszcze więcej deszczu. Wydarzenia i turnieje. Nie wiem, nie widzę tego. No, ale jak nie. No oczywiście, no a jakby inaczej. Z czegoś muszą zarabiać, nie? Ewentualnie kupić sam pojazd. Na tym, na rynku, tak? Ten event się dopiero dzisiaj zaczyna. Ja czegoś. Nie wiem, święta? Nie. Nie wiem, nie znajdę tego. Profil. Osiągnięcia. Mobilny snajper. A, dobra, dzięki, dzięki. Dobra, wezmę podgląd od razu, co to jest. To jest dobre jakieś? Dobre to? Dobra, dam tutaj, żeby mieć wygląd. No, w sumie jak masz z głowy. Niby dobry, tak? O spoko. Co ty tu masz? Jaki to jest BR? 10-3? O strzałki to ma, no. Obstawiam, że pewnie kolejny taki jeżdżące, strzelające i denerwujące przeciwnika. Pewnie będą flankować. O, mnie to jak zaczęło padać w nocy, to do tej pory pada, nie? Podobny mówisz. Się zobaczy. Ciekawe ile będzie cena na rynku takiego cudu technologii ślimakowego. To ciekawe kiedy im się skończą jakby pojazdy do dodawania, nie? Przecież jak to nie jest ten wod, co nie? Tutaj mniej więcej bazują na jakichś realistycznych, nie? Pojazdach. Chociaż nie wiem, ostatnio odkryli jakieś dzieło Mozarta. W jakiejś bibliotece, jak ten, robili przegląd tej biblioteki, czy tam z jakieś dzieła zbierali, to znaleźli dzieło Mozarta. O, ruski.
imposter jestem. Czy nie? Co jest? Skąd to? Że dusimy przeciwnika. Russian Power się robi. There's one imposter among us. Wjeżdża. O, to jest wszyscy ura. Jeden za drugim będą jechać. Russian train. Ale kurde, tutaj. To był Russian train. Instant regret. Co, podjeżdżasz tam do nich? O Boże, ale... Może przynajmniej część wyjdzie cała z tego. Dobra, cofaj się kolega. O, my się jeszcze z nim biją. Bo tam strzela rakietami, jak zwykle, to nie jest walczą. Dobra, tam. Gdzie on tam stoi? A, tam. O, już. O, był sobie. Żyje. Mi się wydaje, że teraz będzie nas na mapie widać. Dobra, trzeba na drugą stronę przejechać. Nie ma... O, drugi jedzie. Przejechać tam. O Boże. Jednak to nie był chyba najlepszy pomysł.
A ty ślimok, jaki masz tam BR? Co grasz, kolego? W czym gustujesz? Jakie czołgi, wariacie? Nie, bo my to możemy jeszcze przegrać, jak źle pójdzie. Lubię ciężkich, a jaka nacja, kolego? Tam coś jechało. To coś tu jest, znasz? Oj, oj. Dobra. Wszystkie po kolei, mówisz. Spoko. Widzę, że kolejny pro player. Tylko ja taki nubek. Ja taki nubek męczył sobie w Japonii. Oj, oj. Oj, oj. Oj, oj. No cóż. A ja nie. Ja zacząłem, nie wiem kiedy, musiałem sprawdzić. Ale na pewno nie parę lat. Ja wiem, ile mógłbyś robić. Miesiąc? Strzał. Czysty strzał. Miesiąc. Ha! SS. Dlaczego najsłabszy?
Tak, kolega ma bar. O Boże, Brytania, Jezus, ja na innym koncie grałem Brytanię, doszedłem chyba do tego. Teraz zobaczę, do kiedy doszedłem. Grałem Brytanią na innym koncie. Doszedłem. Kto zrobiłem? Swingfire'a zrobiłem. Gdzie tu jest? Skinka miałem. To jest ten Stormer, to nie, Adatsa nie, nie, to gdzieś tutaj byłem chyba. Znaczy na 8-0 jakoś. Bo wtedy miałem tego Elanda na pewno, ale Roykata jeszcze nie miałem, czyli gdzieś tutaj byłem. Te okolice. Boże. Tak, mi się ciężko grało, a też maksowałem wszystkie pojazdy po kolei na 100%. Jak mi grałem Churchillem i mi jakąś wylosowało dużą mapę, to tak się strasznie męczyłem z tym. Jak dobrze, że to już za mną. Jakby. Nawet jakbym wrócił na tamto konto, to i tak już to za mną jest, tak czy siak. No ale cóż, jak masz Brytanię 6-7, to nic nie szkodzi pić więcej, nie? A ja sobie wbiłem na nim wszystkie te. Wyobraź sobie modyfikacje i tak dalej. No widzisz, a akurat wtedy odszedłem z tamtego konta. Jak się rykazy zaczynały, nie? Ale stwierdziłem, że wolę Bartendera sobie na tym pograć. Na Steamie. Bo jak zaczynałem grać na Steamie, to jeszcze dało się sprzedawać na rynku Steam rzeczy. Przynajmniej z tego co pamiętam, może źle pamiętam. No to... No to git, no, powodzenia. Zamacowane? Zamacowane? Zamontowane? Zamocowane? Tak? W ten sposób? Co się dzieje? Już nie jeżdżę? Bo jedzie dalej? Królik mi coś zrobił. Teraz będę musiał chyba mu iść obiad dać. A, wymaksowane, oczywiście. Spoko. Teraz będę musiał iść królika nakarmić, bo obiadu jeszcze nie dostał. I wariuję. Stoi, stoi. Chyba nie zobaczył. Dobra, tak. Nie bierzemy tego. Dobra, okej. Tutaj bardziej, no git. Spoko. Tak, tak. Kolejny
gdzieś tam będzie jechał. Oj, oj. Co jest? Dobra. Musak Rosja ruskich może powiedzieć. W momencie. Okay. Dobra. Cześć. Mikserek. Idę nakarmić królika. Zaraz wracam. Dzięki za followka.
gryzy nakarmiony, można wracać. Co tam u ciebie, Wikserek? Jak życie? Co się tutaj sprowadza? Zmęczyłeś się gierką pewnie, przyjdź zobaczyć, jak ktoś inny się męczy w tą grę. Customy, czyli? Fajnie w temacie. A. Ja no. Grałeś z tych igrem. Próbuję sobie wbić coś na Japonii. W sensie pójść dalej, a nie wbić. Bo nie mam innego chyba wyjścia. Nic, nie mam nic innego zaczęte, więc sobie gram Japonią. I przy okazji event robię. No. Więc tak to wygląda. Przy okazji jeszcze odpowiadam na to, co się dzieje na czacie. Patrzę na bieżąco, co się dzieje. O, ktoś jeszcze odpalił. Już nie mam tego monopolu. Na streamkach. Jak się odpali ze streamka z bartendera. Co to za wieża? Co to jest? Jakiś pokraka. O, i ten od trzeciego się jeszcze wtyka. A jak pogoda u ciebie, Wikserek? Tak jak u wszystkich, czyli smutno, depresja, deszcz, chmury i deszcz? Czy u ciebie akurat... A, u ciebie deszcz. Ale już przeszedł. No to chociaż u ciebie, a u mnie nadal pada. Biały stok. Okej. No, pewnie tak. Nie za dobrze tam macie w tej Warszawie? Dzisiaj git. No cóż, a wczoraj u mnie za to padało pół dnia. Widzisz, jestem lepszy.
Jakie typy, jak szybciej grindować? Nie wiem w sumie, jakie typy. Można by powiedzieć, ale to chcesz takie, żeby hajsu nie wydawać, bo jak chcesz hajs wydawać, no to oczywiście konto premium, maszyny premium i tak dalej. No to grać, no po prostu. I nie wiem, uczyć się white spot. Uczyć się tych weak spotów, danych pojazdów, na które najczęściej się gra, typu nie wiem, jakieś radzieckie T-34 i tak dalej, na tych niższych BR-ach, żeby się uczyć tych wszystkich weak spotów, ogarniać mniej więcej mapy. Też wiesz, no. A era grasz, a to nie, to ci nie powiem, jak gram landowe. Nie wiem, no pewnie ten. Co tam, no uczysz się ten, jak się danym samolotem gra i tak dalej. No, jak nie pieniędzmi, no to umiejętnością, nie? W tej grze inaczej się nie da. Okej. Okay. No to mówię, jak nie pieniądze, no to musisz skillem nadrabiać. No przykro mi, tak gry działają, nie? No dobrze, ważne, żeby cokolwiek. No to jedyne co mogę, to ci powodzenia życzyć, nie? Ale się nie znam na tym, żeby móc się wypowiadać na ten temat. Coś musi trafić. No wreszcie. Nie można. Spróbuj, no, jakby wiesz, chyba zbytnio aż tak nic nie tracisz. No, chyba helka się zepsuła. Boże, to coś było.
O, już się zaczyna odpalanie streamków z bartendera. Widzę, że już dwie osoby oprócz mnie streamują. Konkurencja się robi, widzowie. Nie no, myślę, pora obiadowa się zrobiła. Muszę coś zjeść. Bo już prawie 4 godziny streamka jest. Zjem coś i prawdopodobnie wrócę. Więc dziękuję wszystkim, zapraszam i ewentualnie do później. Dzięki. No i cześć.